Lecimy dalej. Podkręcił nam się transferek. 4-8, dobra, wijemy. Siemaneczko, proszę z tej strony, witam was na moim kanale. Lecimy w Quick Newsach dalej. Kolejny odcinek od 25 zaczynamy. Windows 10 wersja finalna w lipcu, czyli będzie lato. Wow. Z najnowszych informacji wynika, że Windows 10 może pojawić się troszkę wcześniej niż się do tej pory można było spodziewać. Z reguły Microsoft kompilacje finalne RTM, czyli Release to Manufacturing, prowadzą do dystrybucji w sierpniu, tak aby rynkowy debiut konsumenckiego systemu operacyjnego mógł ruszyć w okolicach października. Tym razem ma być jednak, ma być inaczej, bo jak już niedawno wpisaliśmy, Windows 10 Pernek w 190 krajach ma wejść już latem bieżącego roku. Nieoficjalne źródła donoszą o tym, że obecnie Microsoft chce, aby finalna kompilacja Windowsa 10 pojawiła się już w lipcu. Nie powinno to raczej nikogo zaskakiwać, gdyż od statusu RTM do faktycznego wejścia na rynek system operacyjnego zawsze musi minąć co najmniej kilka tygodni. Producenci komputerów muszą mieć bowiem czas na przygotowanie nowych produktów. Jak wiemy, firma zamierza przez rok oferować darmową aktualizację dla wszystkich użytkowników systemów Windows 7 oraz 8.1. Microsoft od ubiegłego roku prowadzi program Windows Insider, w ramach którego uczestnicy mogą testować kolejne kompilacje rozwojowe Windowsa 10, a firma rzekomo opiera się na ich opiniach. Rzekomo, grubo. Wraz z systemem Windows 10 powrócić ma menu Start, choć w mocno zmodyfikowanej formie. W przypadku komputera bez ekranu dotykowego Windows 10 prezentować będzie menu Start z wydzielonym obszarem dla aplikacji pulpitu, podczas gdy większość przestrzeni domyślnie zabierają kafelki znane już z ekranu Starta, więc interfejsu Modern. Microsoft obecnie mocno przygotowuje się do rynkowego debiutu nowej platformy, a wraz z nim liczy na to, że duża część użytkowników dotychczasowych systemów dokona aktualizacji. Firma stara się zabezpieczyć na różnych frontach. Przykładem jest grupa graczy, dla których Windows 10 ma oferować interfejs programowania aplikacji DX12, który nie będzie dostępny dla Windowsa 8 i starszych wydań. To się szybko zmienia, bo dla 8.1 miał być. Ale zobaczymy, jaka presja społeczności będzie mocna, żeby jednak dla 8.1 był. Może dla 7 nie zrobią. Internet Explorer nie dostanie nowego silnika. O, przecież nie będzie Internet Explorera. Sparta ma być. Nowa przeglądarka internetowa Microsoftu, obecnie znana pod nazwą Spartan, jeszcze w ubiegłym roku była jedynie elementem spekulacji, ale ostatecznie potwierdzono, że przygotowana jest nowa aplikacja, która pojawi się wraz z systemem operacyjnym Windows 10. Wiemy, że Microsoft ma jeszcze przed sobą trochę pracy, zanim osiągnie wersję finalną. Wstępne wersje pojawiły się już w kompilacjach rozwojowych nowego systemu, a do zakończenia prac zapewne jeszcze pojawi się kilka nowości, którymi Microsoft nie chce się zbytnio szybko chwalić. Czyli jak? To nie będzie nowego silnika, czyli będzie ciągle ta sama przeglądarka? Przedstawiciele firmy swego czasu mówili, że nowy silnik przeglądarki Spartan zostanie dołączony także do przeglądarki Internet Explorer 11. Teraz oficjalnie Microsoft z tej zapowiedzi się wycofuje, informując, że ostatecznie, że nowy silnik wykorzystywany będzie wyłącznie w Spartanie. Aha, o to chodzi. I tylko pod kontrolą systemu Windows 10. Może to być kolejny gwóźdź do trumny Internet Explorera. Microsoft zapowiedział już, że Spartan będzie domyślną przeglądarką w nowym systemie operacyjnym dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że Spartan będzie domyślną przeglądarką zarówno w środowisku pulpitu, jak i ekranu Start. Kierownik programu Spartan firmy Microsoft Kyle Pflug powiedział wczoraj, że Internet Explorer 11 z Windowsa 8.1 w gruncie rzeczy pozostanie niezmieniony, wykorzystując tylko dotychczasowy silnik. Microsoft reaguje w ten sposób na konsternację, jaka panuje wśród uczestników programu Windows Insider, którzy zastanawiają się nad rolą obu przeglądarek, które w Windowsie 10 mają funkcjonować obok siebie. Fluk wyjaśnia ostatecznie, że projekt Spartan jest naszą przyszłością. Wciąż otwartym pozostaje pytanie o to, czy Microsoft zamierza Internet Explorer 11 dołączyć do każdego wydania systemu operacyjnego Windows 10, czy może będzie on dostępny tylko w komputerach dla odbiorców biznesowych, w przypadku których kompatybilność wsteczna jest bardzo istotna. No. Jak dotąd firma tej kwestii nie uściśliła. Spartan to wciąż tylko nazwa kodowa projektu nowej przeglądarki internetowej, a jej twórcy ponoć nadal nie mają dla niej oficjalnej nazwy. Baby! Unknown Baby! Internet Explorer jako marka musi zostać porzucona głównie ze względu na jej niezbyt dobrą renomę. Ja wiem. Internet Explorer prześmiewczo określony jest mianem menadżera pobierania przeglądarek internetowych takich jak Chrome czy Firefox. Microsoft chce podjąć walkę o utracone udziały w rynku przeglądarek, a do tego potrzebować będzie właśnie nowej nazwy, która nowej aplikacji nada świeżości. Nowa aplikacja nie potrzebuje świeżości. Aplikacja będzie ta sama. Rodzaj aplikacji będzie przeglądarką, więc czy to burek, czy ogórek, nieważne. Jedziemy dalej. 4 zakrzywione monitory Samsunga.
Samsung zapowiedział wprowadzenie do oferty nowej odświeżenie na 2015 rok serii zakrzywionych monitorów z matrycami typu VA, czyli Vertical Alignment. Wśród nowości są konstrukcje oznaczone symbolami SE790C, SE590C i SE591C oraz SE510C z ekranami o przekątnej od 23,3 do 31,5 cala, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Najdroższy z nowych modeli, z nowych monitorów to model SE790C, a więc konstrukcja z zakrzywieniem 3000 ERO przekątnej 29 cali, rozdzielczości natywnej 2560 na 1080 pikseli. Proporcja obrazu to 21:9. No tak. Deklarowany współczynnik kontrastu wynosi 3000 do 1, maksymalna jasność 300 kandeli, a czas reakcji matrycy wynosi 4 milisekundy pomiędzy cieniem i szarości. Kąt widzenia to 178 na 178 stopni. Drugi z nowych monitorów to SE590C o takim samym zakrzywieniu matrycy, której przekątna w tym przypadku wynosi 31,5 cala, czyli większy. Model ten cechuje się większym współczynnikiem kontrastu 5000 do 1 oraz jasnością 350 kandeli. Może rzeczą się natywna to co? 30 cali Full HD? Nie no, wybaczcie no. Autorski system przetwarzania następny w kolejce? Nie, SE591C, 23,5 cala i Full HD. Dobra, chyba nawet mi się nie chce już o tym czytać. Myślałem, że będzie coś lepszego. A gdzie jest FreeSync? Gdzie G-Sync? Gdzie jest SreeSync? Wychodzą nowe monitory i są ciągle stare. Facebook chce publikować artykuły z innych portali. Według źródeł blisko związanych z Facebookiem firma Zuckerberga właśnie prowadzi rozmowy z 6 gazetami publikującymi treści również w internecie. Powodem negocjacji jest chęć publikowania artykułów bezpośrednio na portalu społecznościowym bez konieczności przechodzenia na stronę wydawcy. Jako główny pretekst do stworzenia takiej funkcji podaje się zwiększenie wygody użytkowników, którzy nie musieliby czekać na załadowanie zewnętrznej strony. Tu chodzi o niewychodzenie z domeny. A nie wygoda użytkowników. Kotuś, statystyki lecą. Ludzie uciekają od Facebooka do mikro społecznościowych serwisów, jak Snapchat, Twitter i inne. Instagram. Chcecie ich zostawić trochę, co? A to sobie poczytacie, to nas nie interesuje za bardzo. Kingston HyperX Predator PCIe SSD. No proszę, wreszcie się ktoś obudził. Jakie parametry? Marvel 88 SS9293 kontroler. Według producenta prędkość odczytu sięga 1,4 giga na sekundę, a zapisu 1 giga. Nośnik może wykonywać maksymalnie 130 tysięcy IOPS-ów w trakcie odczytu i do 118 tysięcy w trakcie zapisu. Deklarowana przez producenta żywotność to 805 giga zapisywanych danych codziennie przez 3 lata. Nowe Predatory oferowane są w wersjach o pojemności 240-480 giga i dostarczane z opcjonalnymi adapterami HHHL, czyli Half Height. Half length. Pół połowy, pół długości. Pół wysokości, pół długości, przepraszam. Dzięki którym nośniki można instalować w komputerach bez slotów M2. Mając nowoczesną płytę główną nośnik HyperX Predator można osadzić bezpośrednio w slocie M2 wpiętym w system za pośrednictwem interfejsu PCI Express razy 4. Jeżeli takiego nie ma, to zawsze można skorzystać z dołączonego adaptera, który osadzić można w slocie PCI razy 4. PCIe razy 4. Nośnik Kingston HyperX Predator o pojemności 240 GB w zestawie z adapterem PCI Express obecnie można kupić za około 291 euro. Jego odpowiednik o pojemności 480 GB to obecnie wydatek około 525 euro za sztukę. Na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, ale należy pamiętać o tym, że płaci się tu przede wszystkim za bardzo wysoką wydajność. No, bardzo wysoka jest. Nie ma co tu się oszukiwać. Samsung Galaxy S6 zebrany na części, no dzięki. Apple pierwsza firma o wartości bilionów dolarów. Analitycy giełdowi pobudzają wyobraźnię swoimi najnowszymi szacunkami, z których wynika, że Apple może stać się pierwszą w historii firmą wartą bilion dolarów. Proces wzrostu wartości Apple ma rozpocząć się już niebawem po wprowadzeniu na rynek produktów o nazwie Apple Watch. Chcą dobić. Obecnie szacuje się, że firma Apple warta jest około 744 miliardy dolarów, co stanowi dwukrotność wartości drugiej co do wielkości firmy na świecie. Nieźle, co? Wyprzedzili. A sprzedają lifestyle. Uwaga, kicha. Na zdrówko, dziękuję. Nowe szacunki pochodzą od firmy inwestycyjnej Cantor Fitzgerald, działającej na Wall Street. Jeden z analityków firmy, Brian White, wskazuje, że wartość akcji Apple może już niebawem wzrosnąć aż 180 dolarów. Obecnie akcje firmy osiągają poziom około 127 dolarów za sztukę. Analitycy wykazują, że Watch nie będzie jedynym motorem napędowym, który podniesie wartość firmy z Cupertino. Obecnie Apple umacnia swoją pozycję w Chinach, a więc na bardzo chłonnym rynku i właśnie to ma mieć duży wpływ na wzrost cen akcji.
Już teraz siła Apple w Chinach jest duża jak nigdy dotąd. Ponadto w przyszłym miesiącu firma wprowadzi na rynek swój pierwszy od 5 lat produkt zupełnie nowej kategorii. Ostatnim był tablet iPad. Sprzedaż inteligentnych zegarków Watch ma ruszyć 24 kwietnia. Już teraz przewiduje się, że wywoła to szybki wzrost popularności tego typu produktów wśród konsumentów. Dotyczyć to ma wszystkich urządzeń ubieralnych, choć największy udział mają mieć konkretnie smartwatch. No tak. Jedziemy dalej. Asus ROG, czyli Republic of Gamers GL552. Nowy laptop dla graczy. Cienki i gorący. Mam nadzieję, że nie. Wiele osób uważa, że nie istnieje coś takiego jak laptop dla graczy. To ja. Ponieważ żaden komputer przynosi nie zapewni wystarczającego komfortu rozgrywki. No, zależy jakie kto ma kryteria. Mimo to producenci wciąż starają się stworzyć konstrukcje, które mogłyby podołać bardziej wymagającym tytułom. Jedną z takich prób jest notebook Asus ROG GL552, który wyróżnia się dużą wydajnością oraz eleganckim wzornictwem. Jak twierdzą twórcy, zostało ono zainspirowane myśliwcem F-22 Raptor. Graliście? Gra wymiatała. Wersji Raptora F-22, w ogóle tej strzeliny, samolotu, symulatora, znaczy generalnie gry zręcznościowej albo symulatora, było sporo. Mam ich dość dużo. Zobaczmy sobie, jak wyglądają parametry. Jak w większości tego typu notebooków istnieje możliwość dopasowania podzespołów do własnych preferencji. W skład specyfikacji technicznej wchodzi matryca IPS o rozdzielczości 1980 pikseli TN o rozdzielczości lub TN o rozdzielczości 1366x768. Oby mają przegląd na 15,6 cala. To ciekawe. Oprócz tego klient ma do wyboru ilość pamięci RAM DDR3L1600, maksymalnie 16 GB, bierzemy 16, 2,5-calowy dysk o pojemności 2 TB lub nośnik SSD 128-256 GB i M2 SSD 128-256, tutaj biorę 256 oraz system operacyjny Windows 8.1 lub 8.1 Pro. 8.1 wystarczy. Stałym elementem jest 4-rdzeniowy procesor Intel Core i7-4720HQ i układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 950M. Wow, mogło być lepiej. 60 dajcie. Albo 70. Cały laptop jest dość spory, ale pewnie musi być tani, nie? No właśnie, 899 euro. Cały laptop jest dość spory gabarytów, ponieważ waży 2,5 gabarytów. Czy ciężki jest, bo gabaryty to wymiary obudowy, a nie waga. Ponieważ waży 2,5 kg, jego obudowa ma wymiary 3,85, 2,55. Deszcz pada? O kurczę. I 34,2. W środku znalazł się jeszcze 4-komorowy akumulator Lion, w skrócie mówimy Lion, 3200 mAh. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na pełnowymiarową klawiaturę podświetloną diodami LED. Pełnowymiarowa? Tam widać, ta jest, tak, blok numeryczny jest. Asus ROG GL552 ma trafić do sklepów w kwietniu, jak przystało na serię Republic of Gamers, nie będzie on zbyt tani, ponieważ jego podstawowa konfiguracja została wyceniona na 899 euro, czyli co? Mam 4 GB RAM-u i dysk HDD i SSD na M2, czy bez M2? No nic, tak to jest z rogami, że są drogie, ale jest cienki. Ciekawy jestem, jak z temperaturą. Czy nie wycieka tam z niego? Laminat nie wycieka, przegrzany. Windows Phone, garść nowych statystyk. Nie interesuje nas. Qualcomm rozważa produkcję 14-nanometrowych układów w fabrykach Samsunga. Ale to nas interesuje, bo to mobile. YouTube planuje zmiany w swojej usłudze strumieniowania wideo na żywo. No może wreszcie by się ogarnęli. A może wciągną Twitcha. Ciekaw jestem. Zobaczymy. YouTube planuje zmiany w swojej platformie strumieniowania wideo na żywo. Twórcy usługi mają skupić się tym razem na transmitowaniu materiałów z gier oraz wydarzeń sportowych. Największy serwis z filmami w sieci jest zmuszony podjąć takie kroki ze względu na słabe wyniki ich platformy. W ogóle nie było też w stanie przejąć Twitcha, dlatego jest zmuszony do przygotowania własnej alternatywy. No słabo. Za mało chcieli się dać kasy. YouTube chce stać się poważnym graczem na rynku strumieniowanych materiałów wideo. Trochę za późno. Serwis od dawna może pochwalić się gigantyczną widownią, ale jednocześnie streaming na żywo raczej nie przyjął się na tej platformie. Firma zaczęła z nim eksperymentować już w 2010 roku, kiedy transmitowano w ten sposób rozgrywki indyjskiej ligi krykieta. Kto to ogląda? Kto o tym wiedział? Niestety później YouTube nie miał pomysłu na rozwinięcie usługi, a w 2013 roku usunięto ze strony głównej wszystkie transmisje. Google chciał wejść na rynek streamingu wideo tylnymi drzwiami, przejmując serwis Twitch. Nic z tego jednak nie wyszło, bo opiewająca na ponad 1 miliard dolarów oferta została odrzucona, a portal ostatecznie wpadł w ręce Amazona. Wystarczyło dać trochę więcej. Pokrzyżowało to plany wyszukiwarkowego giganta, który musi przemyśleć wszystko na nowo. Firma planuje wprowadzenie konkurencji dla Twitcha, która tak jak ten pierwszy ma być kierowana przede wszystkim dla graczy.
tych strumieniujących swoją rozgrywkę oraz tych, którzy wybierają zawody sportowe. Według informacji serwisu Daily.net, YouTube zatrudnił około 50 doświadczonych inżynierów mających zajmować się nową usługą streamowania na żywo. Firma musi reagować na działanie swojego konkurenta, który planuje wejście także na inne obszary, takie jak choćby streaming muzyki. YouTube co prawda nie wypadł całkowicie z rynku streamowania wideo na żywo, bo jest jedną z firm transmitujących zawody League of Legends Championship Series, ale nie ma na nie wyłączności i te same materiały można obejrzeć też na Twitchu. To właśnie dostępność treści ekskluzywnych może przyciągnąć do usługi użytkowników. Prognozuje się, że oficjalne ogłoszenie nowej platformy strumieniowania na żywo mogłoby nastąpić podczas targów E3, które rozpoczną się 16 czerwca tego roku. Google i YouTube postanowiły nie komentować tej sprawy. A Twitch? A Amazon? HP ogłosiło współpracę z Bang & Olufsen. Czyli głośniki, tak? Będą głośniki w HP-kach. No dobrze. Większość osób nie zwraca zbyt dużej uwagi na jakość dźwięku wydobywającego się z urządzeń przenośnych, jak ze studni, ale istnieje też pewna grupa odbiorców, dla których kwestia ta ma ogromne znaczenie, a na pewno nie audiofile. To właśnie dla nich HP zdecydowało się nawiązać współpracę z B&O, duńskiej firmy specjalizującej się w produkcji różnorodnego sprzętu audio. W technologię Duńczyków mają zostać wyposażone nowe notebooki i tablety HP. Warto przypomnieć, że dotychczas HP współpracowało z Beats Audio, ale z powodu przejęcia tej firmy przez Apple ogłoszono, że dalsza kooperacja potrwa jedynie do 2014 roku. Termin ten minął, więc Amerykanie byli zmuszeni znaleźć innego partnera, który mógłby zapewnić wysoką jakość dźwięku w ich urządzeniach. Wybór padł na wspomnianą firmę B&O, która powstała w 2025 roku i jest dość znaną na rynku muzycznym. Już teraz odpowiada ona za nagłośnienie w wielu modelach samochodów, więc współpraca z HP nie powinna stanowić dla niej problemu. Tylko czy dla HP nie ma problemu? Musi podbić trochę scenariusz. O, jaki news. News tygodnia. Borderlands 2 sprzedano ponad 12 milionów sztuk gry. Randy Pitchford. Randy Dendy. CEO Gearbox Software ujawnił podczas podcastu prowadzonego przez Larry'ego Majora Nelsona Chryba z Microsoftu, że Borderlands 2 trafiło już do ponad 12 milionów graczy. Dokładne liczby są jednak nieznane i może je przekazać jedynie wydawca, firma 2K Games. Dowiedzieliśmy się ponadto, że może czekać nas kolejny remaster, tym razem pierwszej części Borderlands. Wow! Borderlands stało się największą marką należącą do 2K już od 2012 roku. Do kwietnia ubiegłego roku sprzedano 9 milionów egzemplarzy Borderlands 2, na tym jednak nie koniec, bo ostatnie 12 miesięcy było bardzo własne dla Gearbox Software. Okazuje się, że liczba sprzedanych sztuk ich gry zwiększyła się o co najmniej 3 miliony do ponad 12. Takie liczby naprawdę robią wrażenie. Yeah. I nie ma z kim grać! Wynik ten zostanie zapewne pobity, bo właśnie zadebiutowało na rynku Borderlands The Handsome Collection. W skład zestawu wchodzą Borderlands Pre-Sequel oraz wspomniany już Borderlands 2. A jedynka? Edycja zawiera też wszystkie wydane do tej pory dodatki oraz tryb podzielonego ekranu na 4 graczy, dzięki czemu może być całkiem ciekawym wyborem dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i Xbox One. No, to musi być duży ekran, żeby... No, 4K by się przydał, nie? Żeby 4 razy Full HD mieć. Wtedy można grać. Co ciekawe, na tym remasterze może się nie skończyć, bo wiele wskazuje, że na obecną generację trafi też pierwsza produkcja z serii. No, czyli na konsolę. Taką możliwość zasugerował sobie Pitchford i prawdopodobnie wszystko zależy od sprzedaży wspomnianej wyżej kolekcji. Przy dużym zainteresowaniu możemy być raczej pewni tego, że gra zostanie odświeżona. Jednocześnie nie mamy niestety żadnych informacji o Borderlands 3, które prawdopodobnie już powstaje. O, wyszuje! Tutaj Handsome Collection nam tutaj oczy zamulacie. A wy tutaj Bordera trójkę robicie. Ja wam dam, muszę o tym coś wiedzieć. Trzeba wykopać dół i podsłuchiwać. Pod siedzibą oczywiście. Nie, obok mnie tu. Popatrz. Wiosna branie na mowę, dzień drugi wyprzedaży już robiliśmy materiał, dzień trzeci będzie był też, przepraszam, dzień czwarty będzie później dzisiaj. AMD Hiero Falcon, nowe procesory ARM coraz bliżej. W ostatnim sprawozdaniu finansowym firma AMD ujawniła, że jej pierwsze 64-bitowe procesory do serwerów oparte na architekturze ARM pojawią się w pierwszej połowie bieżącego roku. Nowe układy o nazwie kodowej Hiero Falcon, mają należeć do serii wbudowanych układów AMD serii E. Czy coś więcej chcecie na ten temat wiedzieć? Obrazek można pooglądać? Oj, dużo. Ale to procesory serwerowe nas nie interesują. Jak ktoś to niech sobie czyta. Dragon Age Inkwizycja, szczęki Hakona pierwszym dodatkiem fabularnym. No proszę, pierwsze DLC do Inkwizycji. Nice.
Dragon Age, mamy jakiś, będzie jakiś filmik, czy coś? Nie będzie jakiś filmik, nie wiem. Cycuś? Cycusia nie będzie? No to idziemy dalej. Gra Dragon Age Inquisition doczekała się pierwszego rozszerzenia fabularnego. Dodatek o nazwie Szczęki Hakona ma odkryć przed graczami historię Inkwizycji i przenieść ich w górski obszar z bujnymi lasami i potężnymi szczytami. Otrzymamy też możliwość stawienia czoła potężnym przeciwnikom i zdobycia nowego ekwipunku. Dragon Age Inquisition zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy i recenzentów. Czekam na dobrą promocję. Tytuł zdobył kilka ważnych nagród, m.in. tytuł Gry Roku. Kilka ważnych, tam m.in. tylko wśród nich tytuł Gry Roku z 2014 roku. No konstrukcja tego jest masakryczna, co? Umniejszanie masakryczne. Na pierwszy dodatek fabularny do gry przyszło nam czekać kilka długich miesięcy, ale BioWare w końcu zaprezentowało rozszerzenie Szczęki Hakon. Twórcy przygotowali nową historię opowiadającą o losach poprzedniego inkwizytora oraz potężnego smoka, który miał być jego głównym wrogiem. Gracze otrzymają możliwość zbadania niedostępnych wcześniej terenów, takich jak choćby Tewinterska Forteca czy gęsty las zasiedlony przez plemię Awarów. Zadaniem bohatera będzie oczywiście walka z pradawnym bogiem, który zamierza zniszczyć świat. Kolejny raz. Kolejny bóg. Tradycyjnie już poza samą warstwą fabularną i walkami DLC wprowadzi do gry nowe broni i pancerze. Legendary! Znajdziemy też nowe operacje dostępne z poziomu stołu narad. Dodatek Szczęki Hakona trafił w pierwszej kolejności na konsole Xbox One i komputery osobiste. Wersja na inne platformy zostanie wydana w późniejszym terminie. Od rozszerzenia może odstraszać jednak cena, która wydaje się być zbyt wysoka. Za wersję PC-tową trzeba zapłacić 45 zeta, a edycja Xbox One to koszt prawie 60. No ja myślę, że na jak na konsolę to wcale nie wysoki koszt, bo przecież na konsolę dodatki też są drogie, droższe od PC-towych, dużo. Powtarza się więc sytuacja znana z wcześniejszych gier Bioware, gdzie DLC także kosztowało sporo. No właśnie, więc tutaj nic nowego. Jedyną zaletą jest to, że po usunięciu produktów Bioware jest szansa na spadek ceny dodatku dzięki ewentualnym promocjom. No właśnie. Zobaczymy. Poczekam na goty. Oppo opatentowało bezramkowy wyświetlacz. To chyba w telefonach. To idziemy dalej. Ciągle mamy 25, tak? Jedziemy 25, dobrze. Pach, pach. Wiedźmin 3 Dziki Gon możliwy patch z DirectX 12. DirectX 12. What? Wiedźmin 3 Dziki Gon może otrzymać w przyszłości obsługę DX 12. A to nie robicie od razu w DX 12? Taką informację przekazał w rozmowie z The Witcher Hangar główny programista. Czekajcie, sorry. Taką informację przekazał w rozmowie z The Witcher Hangar, czyli z Węgier, główny programista silnika. A, okej, okay. Już koło. Silnika gry Balzas Turok. Firma uzależnia swoją decyzję od popularności nowego API wśród użytkowników. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że jak ma wyglądać kwestia anti-aliasingu na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W ogóle ma nie wyglądać, bo inaczej padną. Kilka dni temu prezentowaliśmy wam najnowsze informacje pochodzące z niemieckiego czasopisma GameStar. Wieści są naprawdę pozytywne i wygląda to, że CD Projekt Red zamierza otrzymywać słowo, wprowadzając na rynek świetną produkcję. Firma miała też poważnie zabrać się za optymalizację kodu, dzięki czemu gra na ultra w 60 klatkach ma być dostępna na karcie graficznej GeForce 980 i procesorze Intel Core i7-4790. To małe w ogóle. Optymalizacja taka, że ja pierdykam. Mam topowe sprzęty. Wcześniej podobno sprzęt z trudem radził sobie z wczesną wersją tytułu, w której wybór ustawień wysokich przekładał się na 35 klatek z licznymi spadkami. Widać więc, że poprawa jest znaczna. Czyli ten 35 klatek będzie na 970... A 960 będzie niegrywalna. I na i5 też się nie da grać. Muszę wyrzucić swój komputer. Możliwe, że to jeszcze nie koniec, a wydanie wzrośnie także po premierze tytułu. Balzas Turok, główny programista silnika gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, stwierdził w rozmowie z The Witcher Hungary, że choć produkcja nie będzie obsługiwać DX12 w dniu premiery, to może się to zmienić w przyszłości. No pewnie, że musi się zmienić, no co wygadacie? Że nowe kompy będą, nowy DX będzie, no to musi się zmienić. Musi się zmieścić, bo zmienić musi się. Według niego najważniejsze będzie przyjęcie na nowego API, co wcale nie musi być dużym problemem ze względu na darmową aktualizację systemu do Windows 10 dla użytkowników legalnych kopii 7 i Windows 8. Można założyć, że udostępnienie patcha wprowadzającego obsługę DX12 przełożyłoby się na lepsze działanie PC-towej wersji gry, a możliwe też, że wpłynęłoby pozytywnie na edycję dla Xbox One. To Xbox One też będzie miał patcha na DX12? Turok ujawnił ponadto, że Wiedźmin 3 Dziki Gon na konsolę PS4 i Xbox One otrzyma nową technikę czasowego antyaliasingu. Programista nie chciał niestety ujawnić więcej informacji dotyczących tej działania. Te mają pojawić się w najbliższym czasie. Produkcja studia CD Projekt Red trafi do sprzedaży 19 maja. Wersja na PC-ty, konsole PS4 i Xbox One. Oczywiście na wszystkich platformach dostępna będzie pełna polska wersja językowa. I bardzo dobrze.
Asus MG279Q z techniką AMD FreeSync. No proszę, pierwszy Asus. A ja go nie przetestuję. Chociaż nie, bo mam ze starego Radeonu. Asus MG279Q to jest kolejnym monitorem obsługującym technikę AMD FreeSync. Tych powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie więcej, ponieważ w ubiegłym tygodniu AMD wreszcie zdecydowało się na premierę konkurencyjnego dla G-Sync rozwiązania oraz kompatybilność z nim urządzeń. A sterowniki? Monitor Asusa skierowany jest głównie dla graczy, gdyż zapewnia częstotliwość odświeżenia na poziomie 144 Hz, którą można docenić w takich grach jak Counter-Strike Global Offensive. Asus MG279Q nie jest zupełnie nowym modelem, został on pierwotnie zaprezentowany już podczas targów CES 2015. Tajwański producent uznał, że to będzie dobry wybór na ich pierwszy monitor obsługujący AMD FreeSync, który działa na określonych kartach graficznych Radeon i Apple. Tym samym Asus, podobnie jak Benku czy Acer, dołącza do firm wspierających oba rywalizujące ze sobą rozwiązania, poprawiające synchronizację między częstotliwością odświeżenia monitora generowanym przez GPU obrazem, a co za tym idzie niwelujące wszelkie niedogodności, jakie wprowadza włączenie VSync. Asus MG279Q cechuje się 27-calową matrycą IPS AHVA z podświetleniem LED zapewniającą lepsze wzorowanie kolorów i kąty widzenia z 88 stopni w pionie poziomie, a niż zazwyczaj stosowana w monitorach dla graczy matryca TN, rozdzielczość obrazu na poziomie 2560 i 1440 pikseli w QHD oraz wspomniana wcześniej wysoka częstotliwość odświeżenia 144 Hz. Ja pierdzielę, ale czad. Szkoda, że FreeSync. Ciekawe, ile będzie kosztował. $599. No to sporo taniej niż ten Swift. Czas reakcji matrycy zastosowanej w Asus MG279Q wynosi 4 milisekundy między odcieniami szarości, czyli trochę, no bo to AVA, nie TN. Maksymalna jasność nie przekracza 350 kandeli. Kontrast statyczny 1000 do 1. U monitorze wykorzystano również technologię podświetlenia niwelującą efekt migotania obrazu oraz rozwiązanie redukujące emisję niebieskiego światła. Model ma wbudowane następujące złącza: dwuportowy hub USB 3.0, DisplayPort 1.2a, niezbędny do działania FreeSync Mini, DisplayPort 1.2 oraz dwa HDMI 1.4 MHL 2.0. Monitor można również zamontować na ścianie zgodnie ze standardem VESA 112 mm. Asus MG279Q ma trafić na półki sklepowe trochę później niż pierwszy monitor obsługujący technikę AMD FreeSync. Przewidywany termin uruchomienia sprzedaży to maj-czerwiec bieżącego roku. Cena sugerowana powinna wynieść $599 amerykańskich, ale na jej oficjalne potwierdzenie musimy jeszcze poczekać. Kupujcie w euro! Ale w czerwcu może być wysoki. Pony Express. Google pracuje nad możliwością opłacenia rachunków bezpośrednio przez Gmail. No proszę. Google planuje udostępnienie opcji płacenia rachunków bezpośrednio z poziomu Gmaila. Projekt ma nosić nazwę Pony Express, a nowa usługa miałaby wystartować w czwartym kwartale tego roku. Wyszukiwarkowy gigant otrzymałby też dostęp do różnego typu danych finansowych. Płatności tego typu miałyby być dostępne w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych, ale nie wykluczone, że podobne rozwiązanie trafi także do Europy. To sobie pooglądacie, poczytacie dalej. LG specjalna akcja z okazji 10-lecia promocji Punkt Honoru. Punkt Honoru? 25 sierpnia, idziemy jeszcze. LG Electronics poinformowało o nowej akcji związanej z 10. urodzinami promocji Punkt Honoru. Inicjatywa powinna spodobać się tym użytkownikom, którzy chcą w najbliższym czasie kupić nowy monitor z dobrą gwarancją na wypalone lub stale świecące piksele. Oczywiście promocja jest ograniczona czasowo, więc osoby wybierające urządzenie LG powinny się spieszyć. Poczytajmy, bo mnie to ciekawi. Tutaj to wymyślimy. Nowa akcja z okazji 10-lecia Punkt Honoru pozwala na skorzystanie z ciekawej opcji. Do tej pory LG respektowało wymianę monitora po znalezieniu choćby jednego wypalonego subpiksela w czasie do 30 dni od daty zakupu. W ramach urodzinowej promocji okres ten został wydłużony do 3 miesięcy. Akcją objęte są wszystkie monitory, które oferują cyfrowe złącze wideo, więc HDMI, DVI lub DisplayPort. Czyli tak jakbym był trolem, to bym powiedział, LG zauważyło w swoich monitorach większy niż zazwyczaj wysyp bed pikseli. No to robią akcję. Punkt honoru. Na to 10-lecie. To już od dawna było. Promocja dotyczy wszystkich konstrukcji kupionych w okresie od 1 marca do 4 kwietnia tego roku, więc macie jeszcze chwilę, by ewentualnie zdecydować się na urządzenie LG. Oczywiście uszkodzenie musi potwierdzić autoryzowany serwis firmy. Niemniej sama promocja wydaje się być naprawdę ciekawa, bo wypalone piksele mogą pojawiać się też po 30 gwarantowanych dniach. Mamy więc nieco lepsze zabezpieczenie. To prawda. To jest akurat dobre, bo czasem z bedpikselami jest tak, że nie widać ich od razu, a jak dużo, dużo działacie, dużo tłuczecie na przykład w gry, czy dużo siedzicie, pracujecie, no to monitor się wygrzewa i za chwilę coś może wyskoczyć, nie taką chwilę, bo te 30 dni to nie do końca termin, który byłby dobry. Także fajnie.
programie mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Pełny regulamin promocji znajduje się pod tym adresem, czyli lg.com.pl regulamin promocji. Bardzo fajna akcja. Popieram. Xiaomi Mi TV 2, 400-calowy Smart TV za $320. Jak kogoś interesuje, proszę wskakiwać. OCZ Vector 180, długo zapowiadane nośniki SSD. No długo, bo dawno już was nie było. OCZ, myślałem, że żeście umarli, to się po was kupiła i chyba ubiła. Tak wszyscy myśleli. Ale się pomyli. Co tu mamy z tych OCZ? Vector. Coś mi tutaj chyba chrupie ta strona przez to, że taki powiększyli dużo. No, 9 miesięcy temu pierwsze informacje się pojawiły. Nowe nośniki zostały oparte na kontrolerze Barefoot 3M00, pamięciach MLC NAND, 19-nanometrowy proces technologiczny i dodatkowo zastosowali własne rozwiązanie o nazwie Power Failure Management Plus, które monitoruje układ zasilający nośnika i potrafi automatycznie stworzyć kopię danych w przypadku wykrycia jakichś nieprawidłowości. Fajnie, nie? Dzięki, sam się naprawia. Normalnie sztuczna inteligencja, wow. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić utratą ważnych plików, ciekawie kiedy, jak padnie cały gdzie skopiuje. W przypadku zatrzymania dostawy prądu. Nie zabrakło też obsługi Trim, szyfrowania AES256, technologii Idle Time Garbage Collection. Komunikacja w nowych nośnikach odbywa się za pomocą interfejsu SATA 6 giga. Modele mamy 120, 244, 48, 960. Jak podaje procent, w zależności od konkretnego wariantu, mogą one osiągnąć zapis sekwencji na poziomie 530 do zapis, a odczyt 550. Liczba operacji wejścia-wyjścia wynosi 100 tysięcy na 95 tysięcy IOPS-ów, czyli wejście 100 tysięcy, wyjście 95, czyli 5 tysięcy zostaje w środku. Według tych informacji nowe nośniki są minimalnie wydajniejsze od poprzedników, ale OCZ twierdzi, jakie OCZ, tylko Toshiba, że są znacznie tańsze w produkcji. Warto też dodać, że właśnie wprowadzone do sprzedaży SSD cechują się całkiem niezłą wytrzymałością, ponieważ ich MTBF został ustalony na 2,3 miliona godzin i mają pozwalać na bezawaryjne zapisywanie 50 giga danych dziennie przez 5 lat. Tyle właśnie wynosi ich okres gwarancyjny. Poszczególne modele z nowej rodziny są tańsze niż ich odpowiedniki z serii Vector 150, ponieważ SSD o najmniejszej pojemności wyceniono na $90, 240 na 139, 480 na 270, a wariant o pojemności 960 giga na 499. Także konkurencja dla niskiego rynku. SSD, tych najtańszych. Warto dodać, że wraz z premierą nowych nośników OCZ wydało też nowy program diagnostyczny SSD Guru, który ma oferować więcej możliwości niż dotychczas dostępny SSD Toolbox. No proszę. I widzimy sobie wszystkie opcje do porównania do starego programowania i nowego. Samsung i Apple liderami sprzedaży smartfonów w 2015 roku. No bo kto by inny? Razer. Albo Razer, Google OS VR z technologią LEP Motion. Ale to nie LEP na muchu. Jedziemy. A Razer OS VR to Google wirtualnej rzeczywistości. Już lepiej Google niż HAL, nie? Zapowiedziane jakiś czas temu przez znanego producenta akcesoriów komputerowych dla graczy. Jak wynika z najnowszych informacji, deweloperska wersja urządzenia zostanie wyposażona w w czujnik LEP Motion. Moduł pozwala przenieść ręce użytkownika do wykreowanego przez oprogramowanie świata i śledzić ich ruchy, a technologia nie od dziś budzi spore zainteresowanie branżowej prasy. Współpraca obu firm została oficjalnie ogłoszona dzisiaj. Moduł LEP Motion zostanie zamocowany jako nakładka z przodu zaprojektowanych przez Razera Google tuż przed oczami. Takie umiejscowienie sprawi, że osoba korzystająca z OS VR będzie mogła cieszyć się bardziej naturalnymi doznaniami, bo nie powinny być widoczne tylko wtedy, kiedy użytkownik widziałby je w rzeczywistości. Co ciekawe, OS VR będą również dostępne w wersji pozbawienia nowego gadżetu. No dobrze. Według LEP Motion współpraca z firmą Razer to jednak dopiero początek. Twórcy modułu mają bowiem zamiar umieścić swój produkt również w innych modelach w wirtualnej rzeczywistości. Ich zdaniem tego typu technologia jest naturalnym wyborem dla użytkowników wspomnianych wcześniej urządzeń, a nawigacja za pomocą dłoni stanowi najbardziej intuicyjne rozwiązanie. Cóż, ciężko nie przyznać im racji. Pamiętacie Johnny Mnemonic? Jak machał sobie, miał łapki, rękawice założone. Jak to będzie sama dłoń? Nice. Nowe nazwy aplikacji dla Windows. Było Metro, Modern, Uniwersalne, a teraz... Ale że co? Od czasu pojawienia się systemu operacyjnego Windows 8 aplikacje nie mają łatwego żywota, gdyż Microsoft zaraz za razem próbuje zmieniać przyzwyczajenie konsumentów i wprowadza kolejne technologie. Najpierw pojawiła się nazwa Metro, która miała określić nowy kafelkowy interfejs pełnoekranowego startu. Gdy pojawiły się wątpliwości prawne związane z tamtą nazwą, Microsoft wprowadził zmiany i chciał, aby używać terminu aplikację Modern.
Z czasem aplikacje Modern przeszły kolejną metamorfozę i stały się aplikacjami uniwersalnymi, gdyż Microsoft wpadł na pomysł, że można stworzyć jeden kod bazowy aplikacji, który będzie można uruchamiać na różnych platformach opartych na systemie Windows 10. Jak już zapewne domyślacie się, Microsoft porzuca także ostatnią nazwę i chce aplikację ze systemu Windows nazwać po raz kolejny. Apki. Tym razem jednak nie stworzono na jednej nazwy. Od teraz Microsoft chce, aby aplikacje uniwersalne nazywać apkami Windows. Windows Apps. Jeśli zastanawiacie się, o co chodzi z tymi dziwnymi zdrobnieniami apki, to pędzimy z rozwiązaniem zagadki. Microsoft stworzył drugą grupę o nazwie aplikacji pulpitu Windows, Windows Desktop Applications. Windows Apps to aplikacje, które uruchamiać można na wszystkich typów urządzeń z systemem Windows. Zaliczamy do nich smartfony, tablety, komputery osobiste oraz konsole Xbox One. Windows Desktop Application to aplikacje przeznaczone wyłącznie dla komputera osobistego systemu Windows. Mogłoby wydawać się, że nazwa aplikacji uniwersalna się przyjęła, ale Microsoft chyba nie lubi trwałości i ciągłości. Trudno oprzeć się też wrażeniu, że w najnowszych nazwach aplikacji palce maczali specjaliści do spraw marketingu. W nazwie znajduje się teraz słowo Windows, które przede wszystkim sugeruje platformę, dla której dana aplikacja jest przeznaczona. Nazwa aplikacji uniwersalna nie wskazywała w żaden sposób na powiązany system operacyjny. Z drugiej strony dodanie słowa Windows do aplikacji kafelkowych, które na tabletach działają przecież w trybie pełnoekranowym, wygląda na siłowe powiązanie oferty sklepu Windows Store ze znaną marką, bo przecież nie z oknami, jako elementami interfejsu użytkownika w systemach firmy Microsoft. Masakra. Czy my poszliśmy już o jeden krok za daleko? Tak, za daleko. Która to godzina? 36, to chyba zagapiłem się. O, no tak, to był news, który przeczytałem za wcześnie. No ale dobra, zatrzymamy się teraz i za chwilę wrócimy. 26 i 27 zrobimy news. Na razie. To było na tyle. Na tą chwilę. Dzięki za uwagę. Cześć, czekolad.